Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj inicjujemy nową serię wywiady z ciekawymi ludźmi. Na pierwszy rzut przedstawiciele browaru Szał Piw, czyli tandem ojciec i syn, Wojciech Szała i Jan Szała. Witam serdecznie. Specjaliści od piwa Grodziskiego. I właśnie na ten temat chciałbym z nimi porozmawiać. Jan, kupiłem wasze piwo i naprawdę wywarło na mnie wielkie wrażenie. No nie miałem okazji pić oryginalnego Grodzisza, ale ten był niesamowicie pijany pomimo niskiego ekstraktu. Bardzo intensywne były te nuty dymne. No i był po prostu bardzo pijalnym piwem. Powiedz mi, jak powstało to piwo, czyli jakiego użyliście słodu, drożdże, jaki to był szczep drożdży, czy to był też szczep odzyskany z tego banku drożdży, jaki był chmiel i tak dalej. Czy wiesz co, Tomku, powiem ci, że ja również nie piłem Grodziskiego oryginalnego, także... Ja piłem. Właśnie. Jedyna rzecz, jaką mieliśmy, zaczynając pracę nad piwem Grodziskim, no to były właśnie wspomnienia ojca. Tak, to była moja pamięć o tym piwie. Staraliśmy się, pierwsze piwo jakie robiliśmy, to pod kątem, żeby dobrać surowce tak, żeby to piwo jak najbardziej przypominało to, co ja akurat zapamiętałem, co wcale nie znaczy, że to jest dokładnie to samo. Zresztą to piwo pewno na przestrzeni lat w samym browarze w Grodzisku też się troszeczkę zmieniało i też nie było stale jednakowe. Także... Dokładnie, to był początek. No, od tego zaczynaliśmy. Zanim żeśmy doszli do takiego etapu, na którym obecnie jesteśmy, to minęło wiele prób, kilka lat. Nawet przyznam się, że nasza pierwsza warka zacierana to było właśnie... Ale no to jest 7 lat pracy nad doborem, że tak powiem, składników i technologii do piwa Grodziskiego. Także początki były takie, że pamięć ojca, a w tej chwili zasięgnęliśmy trochę wiedzy już z zewnątrz, od ludzi, którzy mieli styczność stricte techniczną z piwem Grodziskim. Już nie tylko od osób, które miały okazję pić, ale tak, którzy produkowali to piwo, nie? Pracowników i ludzi, którzy to degustowali i wielbicieli, powiedzmy, tego piwa, którzy pracowali w poznańskich zakładach piwowarskich i niekoniecznie w samym browarze Grodzisku, ale również z racji tam pełnionej funkcji, czy brali udział w degustacjach tego i różnych innych piw, bo kiedyś to było organizowane w ramach zakładu. Pracownicy sami oceniali różne piwa produkowane. Tych browarów było wiele w tych zakładach, więc ten ranking był na bieżąco tam robiony i ta ocena była oczywiście niejako ciągła, nie? A również i ludzi, którzy bardzo lubili to piwo, nie? I do dzisiaj je z łezką wokół wspominają. A Wojtku, może mógłbyś opisać, jak ty zapamiętałeś Grodziskie, bo z tych opowieści, które ja rozpytywałem wśród rodziny, no to najczęściej powtarza się to, że było mętne i że było mocno nasycone. Ono nie było mętne. Mętne to było wtedy, jak się piwo popsuło, albo było wstrząśnięte, bo nikt na to nie zwracał uwagi. No, trzeba pamiętać na to, że to zupełnie inne czasy były. Teraz może niektórym się wydaje dziwne, czy nie do wyobrażenia, że w żadnym sklepie nie było lodówki do piwa, nie? Przecież nikt piwa nie trzymał w sklepowej lodówce, bo to by było... Nawet na nabiał nie było. Tak, na nabiał, na serwy właśnie jakieś tam nie było, co dopiero na piwo. W związku z czym piwo stało normalnie na półce. To piwo nie było może takie specjalnie trwałe, to może to zależało od partii, ale wiadomo, że jak piwo się tam wygrzeje do prawie 30 stopni latem, no to... No, nie ma siły. Nie ma siły, nie, tym bardziej piwo niepasteryzowane. No jeszcze refermentowane. Refermentowane i tak dalej. Dlatego po otwarciu często to piwo wytrysnęło z butelki. Czy na picie się ciepłego piwa z butelki też nie wchodziło w rachubę, bo wylatywało nosem. No, także różnie można to piwo pamiętać. Nie każdy będzie to pamiętał troszeczkę inaczej, jak ja zapamiętałem. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że mój ojciec piwa nie pił prawie wcale. Jedynym piwem, jakie pijał, to było tak zwane piwo ciemne, bo to było też takie niskoalkoholowe, tam 1,5%, i piwo Grodziskie. To było jedyne piwo, które teraz też może nie do wyobrażenia. Jako dzieciak leciałem do baru dwie ulice dalej i przynosiłem w niedzielę po obiedzie, ojciec pił piwo Grodziskie, nie? Na trawienie. I to było prawie taki rytuał, i ja leciałem jako tam, nie wiem,
7-9-letni dzieciak do baru po piwo. Oczywiście sprzedawali, nikt się nie pytał, zresztą mnie tam znali. Nie? Także to i jedyny alkohol, jaki mogłem się troszeczkę tam ze szklanki napić. Nie? Tam nie było mowy. Ono było beczkowe czy butelkowe? Nie, butelkowe. Butelkowe, ja beczkowego piwa nie słyszałem, żeby piwo grudzińskie rozlewano w beczki. Tego nie, zawsze tylko w butelkach. I stąd to piwo, pamiętam potem już nawet będąc jeszcze w liceum, czy nawet później pracując już to piwo już było, to już były schyłki tego browaru, już to piwo było wyraźnie gorsze, przynajmniej tak pamiętałem, ale z tych lepszych czasów. Pamiętam to piwo mniej od strony wędzoności, bardziej od strony goryczki. Zawsze to piwo dla mnie się cechowało taką zdecydowaną, dosyć silną goryczką, która zresztą mi nie przeszkadzała, ale być może jako takiemu starszemu dziecku czy coś piwo nawet o trochę wyższym poziomie goryczy wydawało się już mocno gorzkie, no to też może być takie odczucie. W tej chwili nawet z piw, które myśmy robili, część specjalistów, którzy starszych ludzi, którzy pili przez szereg lat, lata tam 50, 60, 70 to piwo, jedni mówili, że nawet z tej samej butelki, że goryczka trochę za wysoka, drudzy, że trochę za niska. Nie ma wzorca tego piwa, nigdy nie został opracowany wzorzec sensoryczny tego piwa, żeby można było to do czegoś tak konkretnie odnieść. Nawet nie do końca wiadomo, jaki chmiel stosowano do tego piwa, a już ile miał zawartość alfa kwasów, to były czasy, że nikt nie przeliczał chmielu na alfa kwasy, tylko patrzało się na odmiany chmielu i się dawało tak, ilość odważoną tam na hektolitr, już gramów na hektolitr się przeliczało, czy coś. Chmiel był zresztą w szyszkach, w tak zwanych wańtuchach. Taki po 70-100 kilo. A powiedziałeś, że nie wiadomo jaką odmianę, czyli w grę wchodził lubelski albo nowotomyski, tak? Czy jeszcze jakieś? Nowotomyski raczej po naszych poszukiwaniach bym pewno wykluczył, nie? Że raczej mało prawdopodobne, że nowotomyski, lubelski albo żatecki. Żatecki też jeszcze był uprawiany w Polsce. Był uprawiany jako żatecki, tak. Nie jako lubelski. Także no dużo tego tchnienia trafiało właśnie z lubelszczyzny. Mhm. A co ze słowem? Bo to był specyficzny słów. Bo tak, powiem szczerze, że jak ja się zastanawiam nad rybiskiem, to wydaje mi się, że chyba kluczowy właśnie jest słód i kluczowy dla tego piwa i najtrudniejszy jakby do tworzenia to jest właśnie słód. Bo drożdże w zasadzie, czy drożdże dawały jakiś charakter tak. Specyficzny, tak? Tak. No, znaczy według naszej oceny i naszych prób z najróżniejszymi drożdżami, żeśmy sobie tam wyprowadzali różne szczepy i dobierali, to była mieszanka w ogóle tak. Drożdży i to nie był jeden szczep drożdży. Ma duże znaczenie, bardzo duże znaczenie dla technologii tego piwa. Mhm. Także generalnie każdy z dla bukietu, dla aromatu? Może trochę mniej, to może trochę mniej. To akurat, jeżeli za główne rzeczy w tym aromacie uznamy tą goryczkę z tego chmielu i wędzoność z tego słodu, to rzeczywiście tam miejsca na jakieś aromaty z tych drożdży tam zostaje niewiele. Zresztą te szczepy akurat tych drożdży, jakbyśmy patrzyli nawet na innych piwach, nie dają jakichś specjalnych charakterystycznych aromatów, jak na przykład, nie wiem, drożdże do Weissena. Czyli głównie chodziło o kwestię tego, że że piwo miało być klarowne i dobrze kłaczkujące drożdże, które będą się zbijały na dnie butelki, tak? Wiesz co, to bardziej chodziło o kwestie technologiczne takie, że refermentacja była prowadzona w sposób nietypowy obecnie, patrząc na działanie piwowarów domowych, bo... Czyli nie dodawano surowca do refermentacji, tylko tak, piwo po prostu przelewano do butelek w odpowiednim momencie. W odpowiednim momencie. Tak, tak. I to zapewniamy te drożdże. Trzeba było tam co dwie godziny mierzyć no, baling. Ale to było w miarę do przewidzenia, tak, patrząc tak. Po mniej więcej... Można było po na godzinę obliczyć. Drożdże dofermentowały do 50% ekstrakt od fermentowania tego pozornego. Czyli płytko. Znaczy no tak, płytko. To była pierwsza faza. I to była faza, w której one wypadały z piwa. Część osiadała na dnie, część wypływała na górze w postaci ogromnej czapy. Mhm. Drożdże były wtedy zbierane, a piwo było przetransferowane do kadzi do klarowania. Tam dodawany karuk, piwo leżało z karukiem do Może powiedz, co to jest karuk? No karuk no to jest ogólnie klej rybi. To są pęcherze pławne ryb jesiotrowatych, z
specjalnie spreparowane. Gdzieś tam zresztą z Jeziora Kaspijskiego głównie na karuk, zyskiwane. Na przygotowanie prawdziwego karuku, to jest to specjalna receptura. Czyli on ma po prostu za zadanie strącić te wszystkie osady i związać je. Tak? Ale musiał być stosowany karuk, bo trzeba było to zrobić bardzo szybko. To musiało. To nie było bardzo, na to tyle czasu, co żelatyna wszystko. Dlatego, właśnie rada dla piwowarów domowych, żelatyna może być, czy nie? Znaczy zależy, jeżeli by ktoś chciał zrobić dokładnie według tej technologii, jakie piwo grodziskie, to nie osiągnie tych efektów żelatyny na pewno. Nie? Przede wszystkim ale nie, no, dla starowania samego jak najbardziej. Można, tak? Oczywiście. Tylko a te angielskie Phoenix to jest to samo, czy to jest. Wiesz co, nie stosowaliśmy, bo to co karuk dostępny w handlu obecnie, takie jak można kupić sobie w sklepie dla piwowarów domowych, to nie jest to samo. To jest zupełnie ja podejrzewam, że w ogóle tego nie można kupić. Nie, no, nie, no sprzedają, można. Sklepy jakieś ten sprzedają w płynie. Jakiś karuk, nie? Ale myśmy taki go też nie stosowali. Nie, bo no. My żeśmy ściągali z Niemiec. Myśmy ściągali. Aha, ale jest w ogóle. Jest, ale i to jest produkt dla piwowarów przeznaczony, czy nie, to jest do czego? Nie, to było do planowania. To przemyśle spożywczym do czegoś używane, ale nie wiem dokładnie do czego. Może jakiś zagęstnik albo coś w tym rodzaju. I cały czas funkcjonuje. Jest używane w sklepie internetowym niemieckim, można było to kupić. Myśmy to kupili w postaci suszonych tych pęcherzy pławnych. Nie, to taka blacha sztywna. No, ten trzeba ciężko to odłamać nawet, no i to trzeba przygotować według specjalnej receptury, żeby to się rozpuściło, żeby to tworzyło taką właśnie, to taką gęsta taka zawiesina i to się wlewa do brzeczki i to rzeczywiście klaruje błyskawicznie. Doba półtorej doby i mamy piwo. A czy potem nie ma problemu z refermentacją? No nie, bo do aha, drugi jeszcze tak idzie, tak? Nie. Znaczy powiem ci szczerze, że z refermentacją jest problemu o tyle nie ma, ale trwa ona dłużej nie niż tak szybko. Nie tak szybko, nie? Mimo wszystko. I butelki leżakowały należąco podczas refermentacji. A dlaczego należąco? To są zdania podzielone tak trochę i trudno powiedzieć, ale podobno właśnie tamten powierzchnia tego piwa na górze i tak dalej wpływało to, że ta refermentacja odbywała się w jakiś sposób sprawniejszy, optymalny. Te drożdże się tam rozkładały nie na małym denku, tylko na całej powierzchni boku butelki i to wszystko miało wpływ na tą refermentację i myśmy rzeczywiście to zrobili w ten sposób i ta refermentacja była lepsza. To żeśmy stwierdzili rzeczywiście praktycznie, że ta... Czyli szybsza po prostu. Szybsze piwo było takie ładnie nagazowane, bo potem jest cały knyw, to jest to, co ty również mówiłeś, testując to piwo, sprawdzając, że ono jak ten szampan nam bez przerwy uwalnia ten dwutlenek. Ten dwutlenek węgla musi być bardzo dobrze związany z tym piwem, że jak się wleje potem do tej szklanki, to on cały czas to piwo się perli, cały czas uwalnia jak ten dwutlenek węgla, jak szampan. No ale wróćmy jeszcze do tego słodu. Czyli używaliście słodu jakiegoś, który można kupić, czy po prostu sami go wędziliście, czy jak to? Raz chyba użyliśmy słodu kupnego, ale to tam daleko odbiegło od naszych oczekiwań. Mieliśmy okazję zwiedzać resztki po słodowni w Grodzisku. Sporo tych urządzeń zostało, czy może nie tyle urządzeń, ale tych miejsc technologicznych, w których można było dosyć szybko odtworzyć ciąg technologiczny, jaki był w tej słodowni. I między innymi zachował się bardzo w dobrym stanie ten piec główny do suszarni z tymi bocznymi paleniskami, gdzie spalano to drewno. Tą dębinę przede wszystkim. Bo to było... Tak, i na podstawie tego, żeśmy sobie dorobili, że tak powiem, system wędzenia słodu w wędzarni takiej wińskiej u mojego kuzyna na wsi i tam... Która służy do wędzenia wędlin. Normalnie do wędzenia wędlin, a ja to sobie przystosowałem również do wędzenia, do dymienia tego słodu pszenicznego i sami robimy słód do tego piwa. Czyli ten słód od początku do końca robicie po prostu z ziarna, tak. Nie z gotowego słodu, tylko z ziarna i słodujecie go jak... Słodujemy i po kiełkowaniu ten zielony słód, który normalnie trafia do suszarni, u nas wpierw trafia na tą wędzarnię, a potem dopiero jest suszony. A jak się zapatrujecie na łączenie na przykład części słodu jęczmiennego z częścią słodu pszenicznego? No bo też nie ukrywajmy, jest problem z filtracją 100% zasypu pszenicznego. Nie mamy kłopotu z filtracją.
A jak to robicie? Filtrujemy na sicie, mamy zrobioną kać filtracyjną z sitem, taką podobną do kadzi takiej klasycznej wykorzystywanej w browarach. Oczywiście sito jest zwykłe, a nie takie specjalne. Ale to daje. Zażujecie jakąś łuskę ryżową, nie, gryczaną? Nic. Czystą pszenicę. Stosowaliśmy łuskę ćwietną, ale... No, ale okazało się to niepotrzebne. Przy dobrze zrobionym słodzie... dodanie do zacierania chmielu, żeby te szyszki utworzyły jakieś złoża filtracyjne? Można. I tak. Podobno było to praktykowane również w Grodzisku. Czyli w Grodzisku tak robili, tak? A czy to potem nie wiem, czy trzeba brać pod uwagę przy ustalaniu jakby goryczki? Oczywiście. Że tak, oczywiście ona odda częściowo. Troszkę tak, ale myślę, że to nie jest taka tam specjalna, bo raczej nie dajemy tego, tej szyszki specjalnie dużo, a dwa jednak te temperatury wysładzania, tam te 76 stopni, 38 czy coś, to nie mają wielkiego wpływu na to, ale aromat pewnie przechodzi. Aromat tak, i aromat nie jest taki zły, chociaż ten nie był jakiś specjalnie silny aromat chmielowy w piwie grudziskim. Za chwilę część dalsza, popytamy o inne rzeczy.